Ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce na Dolnym Śląsku w pierwszych dniach 2017 roku, to ataki na lokale gastronomiczne prowadzone przez obcokrajowców czy pobicia. Niektórzy wrocławianie uważają, że czyny były podszyte rasizmem, dlatego chcą wyraźnie zaznaczyć sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy nienawiści. W czwartek o 18 zgromadzą się na rynku pod Pręgierzem. Jest to demonstracja wymierzona przeciwko tym wszystkim, którzy szerzą we Wrocławiu na Dolnym Śląsku rasizm, antysemityzm, ksenofobię. Manifestacja to wspólna inicjatywa kilku środowisk, m.in. Koalicji Wrocław Wita Uchodźców, walczącej o prawa mniejszości seksualnych, Kultura Równości, a także partii politycznych wrocławskich, Razem i Nowoczesnej. My jako Nowoczesna sprzeciwiamy się kompletnie używaniu takiej retoryki, że Wrocław jest brunatnym miastem, że Wrocław nie jest gościnny. Wręcz przeciwnie. Obywatele Wrocławia to są otwarci ludzie. Niezależnie od tego, jaki masz kolor skóry, jakie masz wyznanie, jakim jesteś człowiekiem, jaki język jest twoim językiem ojczystym. Wrocław to miasto wielokulturowe. Wrocław to miasto, które ukształtowały kultura niemiecka, czeska i Polska. W imię tych wartości udział w demonstracji zadeklarowało na razie 500 osób. Dla Echo24 Patrycja Nawrocka.